nie pokażą w telewizji. Nie ma na to wizji ani misji. 2 lipca w piątek o godzinie 22:30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW ze Zbigniewem Bujakiem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dzień dobry, a teraz konkretnie ze Zbigniewem Bujakiem. Zbigniew Bujak nie ma tytułów. Zbigniewa Bujaka ludzie z mojego pokolenia, pokolenia, które można nazwać pokoleniem Solidarności albo pokoleniem, nie wiem, Kolumbów 54, nazywają Zbyszkiem niezależnie od tego, czy pili z nim Brudershaft, czy go z nim nie pili. Dlatego, że Zbigniew Bujak był dla nas przez lata tą wiosną, która miała być nasza. Był Janosikiem, tym człowiekiem, który niewątpliwie cokolwiek jeszcze w życiu zrobi, już sobie miejsce w historii zapewnił. Jest, jak powiadam, mitem. I powstaje pytanie, czy z mitem można rozmawiać konkretnie? Kim jest dzisiaj pan Zbigniew Bujak, który ma niespełna 40, małe dziecko i całe życie przed sobą? Proszę pana, jestem elektrykiem. To straszne, bo w Polsce jest całe stowarzyszenie elektryków i nie wiadomo, jakie oni mają zamiary. Ja mam nadzieję, że będą chcieli pozostać przy swoim zawodzie. No a ja sam postaram się jednak z elektryka przedzierzgnąć w zawodowego, dobrego, sprawnego polityka, bo takich nam trzeba, a myślę, że no, mam szansę. A gdzie pan teraz pracuje? Aktualnie w Unii Pracy zamierzam kandydować na Śląsku, w Katowicach. A to dlatego, że w Katowicach Unia Pracy na razie nie jest najmocniejsza, ale mam nadzieję, że przy mojej i innych kolegów pomocy będzie tam bardzo mocną organizacją. A teraz konkretnie ze Zbigniewem Bujakiem rozmawiamy na żywo. Oczekujemy państwa telefonów. Nasz numer 20 79 11. Każdy może do nas zadzwonić i zapytać o to, co jego interesuje. Z czego pan żyje? Na razie żyję jeszcze z wypłat z Sejmu, z pensji sejmowej. W tej chwili to już niewiele. 3 800 000, niewiele. To dużo, jak na wiele rodzin to dużo, ale za chwilę muszę sięgnąć po oszczędności zgromadzone na książeczce oszczędnościowej przez ten okres przejściowy i jeżeli zostanę wybrany, będę żył oczywiście z pensji sejmowej. A pan ma jakieś udziały w Gazecie Wyborczej, prawda? Tak, ale to są udziały honorowe, z tego nie ma wypłat. Jedynym profitem jest to, że podpisuję, zatwierdzam pensję dla zarządu, ale ich wysokość jest tajemnicą. Rozumiem. A teraz czuje się pan robotnikiem, intelektualistą, związkowcem, politykiem? Czuję się głównie związkowcem, to paradoks może, i politykiem. Akurat to bliska droga. Najlepsi politycy na świecie, w każdym razie ci, których ja znam, to związkowcy. Dlatego, że działacz związkowy musi rozmawiać z ludźmi, kiedy ich jest dużo, nie może się ich bać, musi umieć no, pokonać strach przed tą dużą ilością ludzi. A to jest właśnie cecha później w przyszłości polityka. No i musi umieć negocjować. Związek zawodowy uczy negocjacji. W roku 1989 nie zdecydował się pan kandydować do kontraktowego Sejmu. Zrobił to pan 2 lata później, kandydując w roku 90. Dlaczego? Proszę pana, po stanie wojennym trzeba było odbudowywać region, odbudowywać związek. Ja uważałem, że trzeba się dzielić funkcjami. Kto ma budować organizację, kto ma budować jej polityczne ramię. Ja tak to widziałem. Dzisiaj Borusewicz mówi o partii politycznej, która byłaby ramieniem Solidarności za późno. Wtedy był czas o tym, żeby tą konstrukcję budować. I ja chciałem być w związku zawodowym, zakończyć budowę regionu, organizację regionu. Liczyłem na to, że komitety obywatelskie będą tym politycznym ramieniem. Wszystko się potoczyło trochę inaczej. Co pan myśli dzisiaj o Solidarności? Czy jest pan członkiem Solidarności? Proszę pana, nie jestem członkiem Solidarności i mam takie podzielone, mieszane uczucia. To znaczy, po pierwsze, wciąż uważam, że Solidarność jako narzędzie, narzędzie polityki polskiej, polityki na rzecz naszych interesów, jest narzędziem wciąż bardzo dobrym, bardzo silnym, a jednocześnie jeżeli zjazd nie dał dojść do głosu Bogdanowi Borusewiczowi,
założycielowi Solidarności, twórcy 21 postulatów, człowiekowi, który do stoczni sprowadził Lecha Wałęsę i uczynił go przewodniczącym zjazdu, to myślę, że w tym momencie to jest naprawdę koniec etosu. Czyli Solidarność jest już tylko jednym z licznych, może niewielkim związkiem zawodowym. Mamy pytanie. Proszę mówić. Halo? Halo? Halo, tak? Słyszymy pana. Prosimy o zadanie pytania. Proszę bardzo, proszę pytać. Czekam przy telefonie. Myślę, że to połączenie. Coś się stało z połączeniem. Czyje interesy czuje się pan w stanie najlepiej reprezentować? Interesy, tak można to powiedzieć, środowisk pracowniczych. To bardzo dziwne, bo dzisiaj ta mapa zawodów, środowisk bardzo się zmieniła, a jednak ja myślę, że jest coś takiego jak pracownicy najemni w przemyśle, w służbie zdrowia, w oświacie. I ja mam poczucie, że ja jednak ich sytuację, ich rolę w państwie, rolę społeczną, polityczną rozumiem, mogę o tym z nimi rozmawiać i chciałbym w związku z tym ich interesy reprezentować. Mówi pan o pracownikach, a jednocześnie zaangażował się pan bardzo silnie w ruch, nie wiem, czy można go nazwać antyaborcyjnym. Tak. Czy nie jest to jakaś jakby działalność zastępcza? Proszę pana, nie. W państwie, jeżeli już budujemy demokrację, to od razu powstaje problem prawa wyboru. Na ile obywatel ma prawo decydować o swoim losie, wybierać. I nawet kiedy wybiera, można powiedzieć, grzech, w kategoriach Kościoła katolickiego grzech, to on ma prawo do tego błędu. On ma prawo uczyć się na błędach. Nie wolno mu tego prawa ograniczać. Nie wolno mu go ograniczać przy pomocy prokuratorskiego nadzoru. Jeżeli mu się tą wolność wyboru zostawi, tak, to jest uszanowanie dla jego podmiotowości, dla jego osobowości i z takimi ludźmi dopiero można tak, budować państwo demokratyczne. Ja pytam o pańską bazę wyborczą. Pan powiedział, że bazą wyborczą jest dla pana, są pracownicy. Tak. Z drugiej strony, angażując się w ten ruch referendowy, łączy się pan z ruchem feministycznym. Myślę, że polityk powinien dokładnie wiedzieć, czyje interesy chce w Sejmie reprezentować. Tak. Wie pan, ale problem aborcji to nie jest problem ruchu feministycznego. To naprawdę jest problem środowisk pracowniczych. Ja znam sytuację w Łodzi, dramatyczne sytuacje w Łodzi, kobiet, które mają już wiele dzieci na swoim utrzymaniu. Sytuację rodzin na Śląsku, dramatyczną sytuację, kiedy często kobiety są skazane na utrzymywanie dziecka, czasami jeszcze dziecka niesprawnego, niepełnosprawnego. I wiem, że ta sytuacja rodzin wielodzietnych stwarza tym dzieciom piekło. Rozumiem. I mamy pytanie. Oni tu muszą mieć prawo wyboru. Ja mam takie pytanie. Na czym polega pana praca w Unii Pracy? Bo pan powiedział, że pan pracuje w Unii Pracy. Chciałam się dowiedzieć, na czym to w ogóle polega, bo to jest takie dla mnie mało konkretna odpowiedź, jeżeli bym mogła oczywiście. Program się nazywa teraz konkretnie. Dobrze, powiem. Proszę pani, w tej chwili najważniejszym zadaniem politycznym moim, Ryszarda Bugaja, kierownictwa Unii Pracy jest zatwierdzenie, wyłonienie i zatwierdzenie kandydatów do parlamentu. To niestety bardzo trudne zadanie, dlatego że my chcemy wiedzieć, jakich ludzi tam promujemy, jacy to są ludzie, z jakich zawodów, z jakich środowisk, z jaką wiedzą, z jakimi umiejętnościami tam idą. My chcemy, jesteśmy ugrupowaniem otwartym, to znaczy chcemy tam widzieć ludzi Izby UIPZPR i tych ludzi postsolidarnościowych. Chcemy utrzymać równowagę między tymi dwoma obozami. I co tu ukrywać? Bywa tak, że zgłaszają się ludzie, którym trzeba powiedzieć wprost, w oczy, nie nadajecie się na posłów. Proszę się powstrzymać od kandydowania. Proszę pomyśleć o tym, że może będziecie kandydować na radnych. To jest dobra funkcja. Innych trzeba namawiać. Jesteście dobrymi prawnikami, konstytucjonalistami, ludźmi od prawa cywilnego, gospodarczego. Przyjdźcie do nas, kandydujcie. Są ludzie młodzi, którzy nie chcą kandydować, a ja ich namawiam. Kandydujcie.
Nie zdobędziecie miejsca w parlamencie, ale kandydując do Unii Pracy stajecie się znani. Możecie później kandydować do rad miejskich, gminnych i tam działać. Przed chwilą powiedział pan... To jest moja główna robota. Te rozmowy z ludźmi, polityczne powiedział rozmowy. Pan o sobie przed chwilką, że jest pan związkowcem. Ja jestem ciekaw, jako związkowiec, co pan myśli o ostatnim strajku MZK w Warszawie, które strajkowało przeciwko restrukturyzacji? Przeciwko... Powiem panu, że ten strajk wzbudził u mnie kontrowersje. Dlatego, że ja pamiętam dawne strajki sprzed powiedzmy 2 lat, kiedy to MZK strajkowało z postulatem restrukturyzacji MZK, podziału MZK. Jakiś czas później, rok później, półtorej roku później odbył się strajk przeciwko restrukturyzacji, przeciwko podziałowi. Wie pan, to bardzo źle wygląda, jak się tak mówi. Ja myślę, że w tym strajku jest jakieś jądro prawdy, to znaczy, że ci ludzie poszukują jakiejś równowagi, jakiegoś rozwiązania, które jest dobrym rozwiązaniem między jedną opcją a drugą, między całkowitym podziałem, prawda, a silną centralizacją. Tutaj potrzebna jest rozmowa z tymi ludźmi i myślę, że w tej rozmowie można by znaleźć wyjście. W roku 1990 mówiło się o panu jako o potencjalnym prezydencie Warszawy. Bardzo się pan angażował wówczas w wybory radnych. Czy taka możliwość wchodziłaby w grę w jakiejś nowej konfiguracji naszego miasta? Proszę pana, już nie. Już nie. Rzeczywiście, ja przymierzałem się do tego, żeby być prezydentem Warszawy. Uczyłem się, co to jest stolica państwa, uczyłem się, co to jest wielkie miasto stołeczne, jak prowadzić w nim politykę urbanistyczną, jak prowadzić w nim politykę finansową i tak dalej. Niestety to, co chciałem zaproponować, przegrało. Po prostu ja byłem jeden z nielicznych, który chciał innej struktury Warszawy, struktury z jedną jakby radą miejską zarządzającą całym miastem. Warszawa została podzielona na 7 dzielnic, była to inna koncepcja, zrezygnowałem. Minęło wiele lat już, jest nowa sytuacja społeczna, są ludzie z innymi doświadczeniami. Ja myślę, że teraz, jeżeli się myśli o reformie Warszawy, trzeba przede wszystkim myśleć o tym, kto tą reformę ma zrobić. Ja mam propozycję nie do odrzucenia, dobrą propozycję. Słucham. Chociaż oni zrealizowali ją, można powiedzieć, moi przeciwnicy. Mianowicie Warszawę mogą zreformować tylko burmistrzowie, przewodniczący rad tej Warszawy, jaką mamy. Oni już ją znają. Każdą dzielnicę, jej problemy. Oni mogą tylko myśleć o tym, jak zarządzać Warszawą. Wrócimy do tego wątku. Mamy pytań. Chciałam łaskawie zapytać pana Bujaka. Dlaczego słowo solidarność staje się dzisiaj słowem wstydliwym? Zadaje pani ciężkie pytania, muszę powiedzieć. Ciężkie może nawet szczególnie dla mnie. Ja myślę, że to nie jest jeszcze słowo wstydliwe. To tylko myślę, że sytuacja organizacji, która tym słowem się nazywa, jest sytuacją wstydliwą. To, co się tam dzieje, jej stosunki z byłym przewodniczącym, jej stosunki z wielkimi postaciami Solidarności są stosunkami wstydliwymi. Tego się naprawdę trzeba wstydzić, ja tu przyznaję. I można sobie zadać tylko pytanie, czy w ogóle można jeszcze myśleć o odbudowie etosu Solidarności. Coraz mniej ludzi uważa, że można. Ja z tego nie rezygnuję. Ja myślę, że jeszcze będzie kiedyś można spróbować. Co pan myśli o działaniu w Solidarności takich osób jak pan Wrzosek na przykład, o ich programie? Kto? Pan Wrzosek. Wrzosek? Wrzodak myślę. Pan Wrzodak. Przewodniczący Ursusa. Ja myślę bardzo źle. Ja myślę bardzo źle, dlatego że, wie pan, ja mam z panem Wrzodakiem osobiste bardzo złe doświadczenie. To był jeden z tych ludzi, który bardzo popierał prezydenta, a kiedy ja nie chciałem poprzeć Lecha Wałęsy jako kandydata na prezydenta, okrzyknął mnie zdrajcą i mnie długi czas w pociągu między Warszawą a Milanówkiem ludzie jeżdżący, pracujący w zakładzie nazywali zdrajcą. Po czym się okazało, że pan Wrzodak chodzi pod Belweder i krzyczy Bolku na Lecha Wałęsę. Zmienił front o 180 stopni.
Mnie już teraz nikt nie nazywa zdrajcą, ale jego też nie nazywa, a tylko dlatego, że się go boją. Bo od niego zależy, czy ktoś będzie zatrudniony, czy nie, może go zwolnią. I to są ludzie, ja nigdy nie myślałem, że tacy ludzie dojdą do głosu, do stanowisk w Solidarności. To jest wstydliwa rzecz dla Solidarności. No cóż, mówimy o micie, mówimy o etosie. Następne pytanie. Dobry wieczór. Chciałem zapytać, co pan sądzi dzisiaj o Lechu Wałęsie, o jego osobowości? I drugie, jak pan ocenia Lecha Wałęsę jako prezydenta? Dziękuję bardzo. Och, nie oszczędzają mnie telewidzowie. Znowu trudne pytanie. Proszę pana, ja panu powiem tak. To, co Lech robi, co zaproponował, czyli BBWR, Bezpartyjny Blok Wspierania Reform, to bardzo zła propozycja. Nigdy bym się po nim nie spodziewał tego. Dlaczego zła? Dlatego, że jest to propozycja, która uderza w parlamentaryzm. Ona, BBWR, może skompromitować Parlament Rzeczypospolitej. W sytuacji, kiedy można realnie myśleć o tym, aby to była wielka, wspaniała izba kierująca państwem. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że Lech ma to, co ja nazywam zwierzęcym instynktem do sprawowania władzy. Jeżeli on bezbłędnie rozpoznaje, kto mu zagraża, kto z nim rywalizuje, bezbłędnie umie tych ludzi usuwać. I to nie jest jeszcze nieszczęście. Pod warunkiem, że ludzie mu się nie poddają, że ludzie w jego otoczeniu się nie poddają. Okazało się, że niestety zbyt wielu ludzi poddało się tej jego presji, pozwoliło się wykorzystać. Ja tu nie będę ukrywał, że Jarek Kaczyński, którego ja uważam za jeden z najsprawniejszych umysłów w grze politycznej, w pewnym momencie dał się wykorzystać Lechowi i doprowadził do rozbicia obozu solidarnościowego. Bez tego rozbicia Lech mógł być wielkim prezydentem Rzeczypospolitej, bo od tego, bo to, jakim jest prezydentem, zależy, jacy ludzie koło niego są. W tej chwili nie o wielu ludziach można powiedzieć dobre słowo. Gdyby był Lech z innymi ludźmi na tym urzędzie, byłby naprawdę, mógł być wielkim prezydentem. Wróćmy na moment do wątku warszawskiego. Pan mówił o tym, że wierzy pan w działanie burmistrzów, przewodniczących rad. Jak panu wiadomo, a ta dzielnica szczególnie pana powinna dotyczyć, na początku roku wydzielono Ursus z Ochoty i od tego czasu nie ma samorządu ani na ani w Ursusie, ani na Ochocie. Wojewoda nie ogłosił wyborów. Co pan sądzi o tej przedłużającej się sytuacji w tych dzielnicach? Wie pan, decyzja o wydzieleniu Ursusa jest decyzją kontrowersyjną, dlatego że dzielnica z zakładem Ursus w środku mogła być dzielnicą bardzo bogatą, sprawną, pod warunkiem, że zakład funkcjonuje. Ale zakład nie funkcjonuje. Zakładowi grozi bankructwo. No, w tej chwili oni tam krzyczą, że ja i Zbyszek Janas odpowiadamy za to, że zakład nie ma kredytów. No, niestety banku nie mamy, kredytów nie damy, a na gwarancję też nas nie stać. Nie jesteśmy w stanie tego dać, więc jest to oczywiście czysta propaganda. Dlatego dzielnica Ursus jest, myślę, to wiem, w kłopotach finansowych. I ja nie uważam, żeby to była dobra decyzja, żeby się wydzielić. Natomiast gdy chodzi o samą dzielnicę Ochoty, to komisarz jest bardzo sprawnym człowiekiem. I co więcej, człowiekiem podlegającym kontroli demokratycznie wybranych władz wyższych szczebli, a więc i prezydenta miasta, i Rady Warszawy, i wojewody. No, także, i co więcej, moja ocena jest taka, że jest to dobry administrator, to jest sprawny człowiek. Jest pan mieszkańcem Podkowy Leśnej, a Milanówka. Kiedyś mieszkałem w Podkowie Leśnej. W tej chwili Milanówka. Niemniej ten problem pana dotyczy. Słyszał pan o pomyśle powiatowym i o stworzeniu powiatów naokoło Warszawy. Czy jako mieszkańca Milanówka ten problem pana dotyczy? Mniej. To znaczy w naszych okolicach mniej się mówi w tej chwili o powiatach, trochę. Ale my jesteśmy jako w ogóle Unia Pracy, a ja osobiście, jesteśmy bardzo krytycznie nastawieni do idei w tej chwili tworzenia drugiego szczebla samorządowego, czyli powiatu. Dlaczego? To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Mówi się bardzo dużo o tym, że to jest drugi szczebel samorządowy, ale gdybym ja dziś spytał, czy mieszkańcy rzeczywiście, czy naprawdę będą znali swoich delegatów
na szczebel powiatowy, to odpowiedź jest jasna. Nie będą ich znali. Nie będą wiedzieli, jak ich kontrolować. Co to oznacza? Że drugi szczebel samorządowy będzie tak naprawdę zależał od władzy, od rządu. Będzie jemu podległy, jego będzie słuchał. Będzie to więc element administracji rządowej, pomimo że wybierany w trybie właśnie takim niby samorządowym. Kiedy ludzie nie biorą udziału w wyborach samorządowych, skąd można oczekiwać, że wezmą udział w wyborach do drugiego szczebla? I z tego punktu widzenia uważam, że reforma samorządowa drugiego szczebla jest po pierwsze przedwczesna, po drugie ona może zabrać kompetencje gminom. Gminom, które pomimo całej krytyki radzą sobie całkiem nieźle. Mamy pytanie. Dobry wieczór. Halo? Halo? Słyszymy pana, dziękujemy. No, to jedno pytanie do pana Bujaka. Pan Bujak powiedział, że MZK z początku strajkowało, żeby się rozbić, a teraz na nowo, że strajkowało, żeby się nie dać rozbić. Jednak troszkę tam jest w błędzie, bo MZK nigdy nie strajkowało, żeby się rozbić, tylko zawsze chciało być w całości. Wie pan, ja myślę, że ja po prostu znam pewne szczegółowe postulaty. Jak powiedziałem, myślę, że gdzieś jest szansa na konsensus. Gdyby rozmawiać z działaczami MZK, a powiem panu, że ja znam tych ludzi, to są bardzo twardzi faceci i skądinąd ludzie świetnie znający sytuację MZK. Gdyby z nimi szczerze i otwarcie porozmawiać, to można znaleźć konsensus. On by leżał gdzieś po środku między decentralizacją, samodzielnością poszczególnych zajezdni i zakładów, a elementami wspólnego zarządzania całym tym mechanizmem komunikacji w Warszawie. Ja powiem od razu, jest potrzebne oczywiście jedno i drugie. W sensie jest potrzebny element centralnego zarządzania, bo Warszawa jest jednym wielkim miastem i tu jest potrzebna jakaś spójna polityka. Jest oczywiście dla usprawnienia zarządzania potrzebna duża samodzielność poszczególnych zajezdni i zakładów. Wypowiedział się pan przed chwilą zdecydowanie przeciwko drugiemu szczeblowi samorządu, przynajmniej w tym momencie. Cały czas toczy się dyskusja na temat ustroju dla miasta Warszawy. Istnieje kilka projektów. Czy pan potrafi określić, za którym z tych projektów by się pan opowiadał w najbliższej przyszłości? Proszę pana, propozycja, żeby Warszawa podlegała odrębnej ustawie tylko dla Warszawy, wzbudziła spore kontrowersje w kraju. Trzeba to wziąć pod uwagę. Dlatego, że Warszawa oczywiście nie jest jedynym wielkim miastem w Polsce. Jest jeszcze kilka innych wielkich miast i pod wieloma względami ich problemy są podobne. Oczywiście Warszawa jest stolicą, ona ma wypełnić pewne funkcje społeczne. Tutaj lądują przedstawiciele państw zachodnich, tutaj przyjeżdżają wielcy przedsiębiorcy, lądują i zadają to pierwsze pytanie, co można zrobić ciekawego w Polsce. I oczywiście pod tym względem Warszawa powinna umieć być miastem otwartym, co więcej, powinna umieć promować inne regiony w Polsce, inne regiony kraju, bo ma co promować, to są ciekawe regiony. I teraz jest pytanie, czy Warszawa ma mieć odrębną ustawę, czy może wystarczy jedna ustawa dla wielkich miast? I wiele wskazuje na to, że trzeba iść w tą drugą stronę. Ma to być jedna ustawa dla wielkich miast i w ramach tej ustawy być może szczegóły związane ze statutem Warszawy jako miasta stołecznego. Ja się za tym opowiadam. W roku 1980, kiedy zaczynał pan swoją drogę polityczną, nikt nie przyznawał się do tego, że chce kapitalizmu. Czy pan wówczas chciał kapitalizmu, czy może tylko socjalizmu o ludzkiej twarzy? Wie pan, chciałem rozszerzania czy prywatnej własności. Chciałem prywatnej własności, większego udziału pracowników w zarządzaniu. I wiem, to jest o tyle trudne pytanie, że współczesna gospodarka wolnorynkowa na świecie to wcale nie jest kapitalizm tak, jak my go teraz poznaliśmy. To wcale nie jest wyłącznie prywatna własność. Wielkie przedsiębiorstwa na świecie są własnością z jednej strony nieraz tysięcy, a nawet setek tysięcy ludzi, kilkunastu, a może i kilkudziesięciu banków, kilku innych wielkich korporacji. To jest naprawdę rodzaj własności społecznej i zarządzanie tymi przedsiębiorstwami
wcale nie jest uzależnione od formy własności tych przedsiębiorstw. I pod tym względem mam poczucie, że my przechodzimy przez taki okres bardzo pierwotny, przez który nie musimy przechodzić. My mogliśmy pewne te etapy przejściowe takiego prymitywnego kapitalizmu, mogliśmy to pominąć. Ja panu powiem, ja właśnie próbuję dociec, czy to jest prawda o zarobkach zarządu i rady nadzorczej w fabryce porcelany w Wałbrzychu, czy nie. Bo informacje są o bardzo wysokich zarobkach. Powiem panu, to prawdopodobne, bo my takich mamy, tych wielu kapitalistów, że oni uważają, że z jakiegoś powodu im się należą te wielkie pensje, a to są pensje większe niż w wielkich firmach w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiście absurd, to jest zwykłe okradanie firm często. Ludzie, szczególnie sfera budżetowa, strasznie dziś narzekają. Jakie ma pan poczucie, czy warto było? Czy warto było siedzieć 4,5 roku w podziemiu? Czy ludzie ze sfery budżetowej, czy robotnicy, z którymi czuje się pan związany, mają dziś lepiej niż te kilkanaście lat temu? Lepiej nie mają. Nie ukrywajmy. Lepiej nie mają, mają gorzej, dużo gorzej. Natomiast powiem od razu, że żałować nie należy. Dlatego, że po tym całym zamieszaniu, jakie mamy, powoli ujawniają się osobowości w polityce. Ci, którzy mają autentyczną, rzetelną wiedzę o gospodarce i umieją rzeczywiście w polityce gospodarczej coś sensownego zaproponować, my powoli tych ludzi rozpoznajemy. I w tym sensie szansa dla polskiej gospodarki, dla polskiej nauki, dla oświaty, dla służby zdrowia, te szanse się otwierają i ona będzie się mogła rozwijać. W sytuacji, w której gdybyśmy tego nie zrobili, nie byłoby na to szans. A teraz szansa jest i na tą szansę warto było grać. No cóż, wiosna dopiero co się skończyła, weszliśmy w lato. Czy ta wiosna roku 1993 to była ta nasza wiosna, o którą pan walczył? Tak, wiosna nasza. Krótko mówiąc, wie pan, ja patrzę na notowania, Unia Pracy ma między 8 a 10%. Ja mam nadzieję, że na tym procencie zostaniemy. Krótko mówiąc, gdybyśmy mieli więcej... To znaczy, ja rozumiem, że dla pana nasza to już dzisiaj tylko pańska partia, a nie Solidarność, czy Warszawa, ja panu czy powiem... Mazowsze. Tak, ja już teraz myślę w kategoriach, jak to się ułoży w skali całego kraju, ale mówiąc, tutaj wymieniając Unię Pracy, ja myślę, mam na myśli to, że pewna formacja ludzi, pewien sposób myślenia o gospodarce, o reformie dochodzi do głosu. Myśmy byli na marginesie, zepchnięci na margines. Rację mieli ci, którzy mówili prywatyzacja, kapitalizm, wolny rynek i tylko to. Dzisiaj nasze zastrzeżenia, wątpliwości już są słuchane i już są brane pod uwagę. I na przykład to, co ostatnio rząd zrobił w sprawach mieszkań, w sprawach właśnie podatku VAT, zamrożenia cen, to są rzeczy, na które my się zgadzamy. Gdybyśmy my to robili, okrzyknęliby nas podłymi socjalistami, może nawet komuchami. A więc dzisiaj my już jesteśmy słuchani. Wiosna, która się skończyła, to była nasza wiosna. To powiedział nam mit Solidarności Zbyszek Bujak, dla niektórych pan Zbigniew Bujak, któremu dziękujemy za przybycie dzisiaj do studia. Dziękuję państwu za udział, panu Jarosławowi Kretowi za pomoc w odbieraniu telefonów, wszystkim, którzy do nas dzwonili. Ale dziękujemy. Tu niepotrzebny abonament, kablówka, cyfra, ani VAT. Tu zaraz widać, kto ma talent, a kto po prostu niewiele wart.